Witajcie ciekawscy. Gdyby księżna Diana nadal żyła, obchodziłaby dziś dokładnie swoje 60. urodziny. Każdego roku rodzina królewska, a zwłaszcza jej synowie, książę William i książę Harry, świętują ten dzień, celebrując i podtrzymując pamięć o swojej ukochanej mamie. Na ten rok zaplanowali coś specjalnego. Wspólnie odsłonią pomnik księżnej Walii, który został postawiony na terenie pałacu Kensington. I podczas gdy wiele mówiło się o tym, jak rodzina królewska po śmierci Diany upamiętnia dzień jej urodzin, czy wiecie, jak świętowała sama Lady Di, gdy jeszcze żyła? Czy w tym wyjątkowym dniu chodziło tylko o nią? Dlaczego odrzuciła propozycję swojego ówczesnego męża, aby to on zorganizował jej przyjęcie? Jakie prezenty otrzymywała? I jaki nieco skandaliczny prezent dała swojemu synowi Williamowi na jego 13. urodziny? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się, jak królowa ludzkich serc obchodziła swoje urodziny na przestrzeni lat, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu nie przegapicie żadnego z naszych nowych odcinków. Jak zapewne wielu z Was wie, brytyjska monarchia ma wiele zasad i protokołów, których muszą przestrzegać jej członkowie. Ale czy są jakieś, jeśli chodzi o świętowanie urodzin? Cóż, niekoniecznie, chyba że ten temat dotyczy samej królowej. Bowiem poza jej, większość królewskich urodzin jest mało ważnych, chyba że to jakiś szczególny jubileusz. Na przykład w maju 2018 roku, kilka miesięcy przed swoimi faktycznymi urodzinami, książę Karol, który kończył 70 lat, wziął udział w ekstrawaganckiej, wystawnej gali na jego cześć, na której obecnych było 300 gości. Ogólnokrajowe obchody związane ze świętowaniem urodzin dotyczą tylko królowej Elżbiety II, z uwagi na fakt, że jest panującym monarchą. A jeśli chcielibyście posłuchać więcej na ten temat oraz dowiedzieć się, jak królowa obchodziła swoje tegoroczne urodziny oraz jak bardzo jej szczególny dzień był inny niż wszystkie, polecamy Wam nasz inny odcinek, którego tytuł brzmi Królowa Elżbieta II, 95. urodziny w cieniu żałoby. Będą zmiany? Wracając do pozostałych członków brytyjskiej monarchii, warto dodać, że większość z nich dzień, w którym przypadają ich urodziny, mają wolne od pracy i nie uczestniczą w żadnych oficjalnych wydarzeniach i przedsięwzięciach. Chociaż nie zawsze tak się dzieje, ponieważ kilku członków rodziny królewskiej w przeszłości pracowało w czasie swoich urodzin, jak na przykład książę William, który w 2018 roku spędził swój szczególny dzień uczestnicząc w ceremonii otwarcia Centrum Obrony i Narodowej Rehabilitacji w Northampton. I tak jak on, jego matka, Lady Diana Spencer, również w przeszłości spędziła kilka ze swoich urodzin na oficjalnych wydarzeniach. W 1983 roku, kiedy świętowała ukończenie 22 roku życia, księżna i jej mąż, książę Karol, byli w trakcie tournée po Kanadzie, a obchody jej urodzin przypadały na ostatni dzień i przystanek, którym było miasto Edmonton. Niezaprzeczalnie usłyszenie ludzi, którzy wypełnili cały stadion i śpiewali na jej cześć Happy Birthday, sprawiło, że był to nie tylko pamiętny dzień dla młodziutkiej Diany, ale także niezapomniana podróż za granicę. I z pewnością dla obecnych tam osób było to również wyjątkowe wydarzenie, ponieważ 1 lipca jest dodatkowo Dniem Kanady. Swoje 25. urodziny księżna po raz kolejny spędziła uczestnicząc w oficjalnej uroczystości i to na cześć kogoś innego, a był to ówczesny prezydent RFN, Richard von Weizsäcker. Według LA Times w tym czasie pałac Buckingham nie zdradził, czy rodzina królewska planowała przyjęcie dla księżniczki, chociaż książę Karol z pewnością znalazł inspirację, co podarować swojej żonie, gdy odwiedzał wystawę w Royal College of Art. Tam studenci proponowali takie rzeczy jak maszynka do robienia jogurtu, składana maszyna do pisania czy podgrzewane buty narciarskie. I za chwilę powiemy Wam więcej o tym, jakie prezenty księżna Diana dostawała od Karola, gdy byli małżeństwem. Ale jeśli chcielibyście usłyszeć o tym, jak synowie dbają o pamięć Diany i jak ją wspominają, odsyłamy Was do innego naszego odcinka, który znajdziecie pod tytułem Książę Harry i książę William, jak od 23 lat pielęgnują pamięć o matce księżnej Dianie. Ale jeszcze zostańcie z nami. Kiedy nadeszły jej 30. urodziny, księżna Walii również wzięła udział w publicznym wydarzeniu, ale w tym czasie była również w stanie wojny z księciem Karolem i odrzuciła możliwość uroczystości na jej cześć, którą chciał dla niej zrobić. Robert Jobson, autor kilku książek o rodzinie królewskiej, wyjaśnił, że w okresie poprzedzającym jej wielki dzień, Karol zaproponował zorganizowanie z tej okazji przyjęcia. Ale jak powiedział pisarz, Lady Di odrzuciła tę ofertę, ponieważ najwyraźniej nie była ona wystarczająco szczera. Następnie dodał, cytujemy: Diana odrzuciła jego próby zorganizowania przyjęcia, czując być może słusznie, że oferta wynikała z poczucia przyzwoitości, a nie ze szczerego pragnienia, by przynieść jej szczęście. Zamiast bawić się w gronie rodziny królewskiej i innych elit, spędziła swoje 30 urodziny w hotelu Savoy, biorąc udział w charytatywnym lunchu na rzecz hospicjum Rainbow House. I bardzo podobnie spędziła swoje ostatnie, 36. urodziny, gdyż nieco ponad miesiąc później straciła życie w tragicznym wypadku. 1 lipca 1997 roku Diana otrzymała w prezencie urodzinowym od swojego przyjaciela, Jacquesa Azaguri, czarną suknię z koralikami, którą założyła na galę, która odbywała się z okazji stulecia Tate Gallery w Londynie.
Zanim jednak księżna wyszła z domu na przyjęcie, otrzymała też prezent od 12-letniego wówczas Harego, który w tym czasie przebywał w szkole z internatem. Jak donosi Insider, tego dnia jej najmłodszy syn zadzwonił do niej, aby złożyć jej życzenia, a nawet zwołał swoich szkolnych przyjaciół, aby wspólnie zaśpiewali jego mamie Happy Birthday. A wieczorem, kiedy dotarła do galerii, Lady Di kolejny niezliczony raz pokazała, dlaczego określano ją księżniczką ludu. Poświęciła wtedy dużo swojego czasu na przywitanie się z fanami, którzy tłumnie zebrali się na zewnątrz. Z uśmiechem przyjmowała od nich prezenty, które obejmowały kartki z życzeniami, kwiaty i mały różowy balonik z misiem z kreskówek. Podczas imprezy towarzyszył jej brat, Charles Spencer. I niestety, choć nie mógł o tym wiedzieć, był to ostatni raz, kiedy widział swoją siostrę przed jej śmiercią. Skoro wspomnieliśmy o prezentach, warto rozwinąć ten temat i powiedzieć więcej o podarunkach, jakie księżna otrzymywała z okazji swoich urodzin na przestrzeni lat. I tak, gdy kończyła 20 lat, Express napisał artykuł o księżnej, w którym nazwano ją solenizantką mającą wszystko i wówczas to stwierdzenie wydawało się trafnym. Zastanawiano się, co można dać komuś, kto pozornie ma wszystko. Po ukończeniu szkoły na 18 urodziny rodzice podarowali Dianie mieszkanie – Colhern Court na londyńskim przedmieściu, gdzie mieszkała z przyjaciółmi. To właśnie tam 19-letnia Diana została po raz pierwszy zaszczuta przez paparazzi, gdy próbowali przyjrzeć się przyszłej żonie księcia Karola, następcy brytyjskiego tronu. Mówiąc o kolejnych latach i biorąc pod uwagę fakt, że w czasie swoich urodzin Lady Di uczestniczyła w wielu wydarzeniach, bez wątpienia otrzymywała wiele życzeń i prezentów w postaci kwiatów oraz kartek od uwielbiających ją ludzi, o czym zresztą przed chwilą wspominaliśmy. Ale co z mężem? Jak wiadomo, na 20 urodziny książę Karol podarował jej złotą bransoletkę i zegarek szwajcarskiego producenta Patek Philippe, który podobno kosztował około 4000 dolarów. Wiele lat później także na urodziny otrzymała od niego szmaragdowe kolczyki, które pasowały do diamentowo-szmaragdowej bransoletki w stylu Art Deco, którą sprezentował jej jako prezent ślubny. A skoro jesteśmy w temacie księżnej Diany i jej biżuterii, zajrzyjcie później na nasz kanał dla ciekawskich wow, gdzie czeka na Was odcinek zatytułowany Księżna Diana – zaskakujące historie wokół jej legendarnej biżuterii. W temacie prezentów warto wspomnieć, że Lady Di była świetna w ich dawaniu. I na pewno szczególnie jej dwa prezentowe pomysły były czymś, czego nie zapomni książę William. Zastanawiacie się, dlaczego tak mówimy? Cóż, z okazji jego 13 urodzin księżna Diana posunęła się do najbardziej niekonwencjonalnych ruchów rodzicielskich w rodzinie królewskiej i chyba nie tylko. Księżna Wali postanowiła podarować synowi tort w kształcie kobiecych piersi. Były szef królewskiej kuchni, Darren McGrady, rozmawiał o tym z Marie Claire i powiedział, cytujemy: „Przyszedłem tego ranka do pracy, poszedłem do lodówki, otworzyłem drzwi i po prostu skonfrontowałem się z największą parą cycków, jaką kiedykolwiek widziałem w moim życiu”. Według niego starszy syn Diany zaczerwienił się patrząc na to, a młodszy Harry, któremu ciasto niewątpliwie się spodobało, upierał się mówiąc, że chce podobny tort na swoje urodziny. McGrady ujawnił również, że księżna zaprosiła na trzynastkę Williama supermodelki, w tym Claudia Schiffer, Christy Turlington i Naomi Campbell. A mówiąc jeszcze o Harrym, na 30 urodziny dostał on od swojej mamy wyjątkowy prezent, o który zadbała z dużym wyprzedzeniem. Zanim straciła życie, Lady Di spisała szereg swoich ostatnich życzeń, w których zawarła informacje na temat tego, jakie przedmioty powinny trafić do jej synu w przypadku jej śmierci. Księżna zażądała, aby prawie cały jej majątek i wszystkie rzeczy zostały podzielone między Williamem i Harrym. Reszta została rozdzielona pomiędzy jej 17 wcześniaków, ale nie zapomniała też o swoim kamerdynerze, Paulu Barrellu, który według jej życzenia dostał 50 tysięcy funtów. Chciała jednak, aby większość jej majątku została umieszczona w funduszu powierniczym i aby jej synowie mieli do niego dostęp po ukończeniu 25 lat. Jednak po jej tragicznym odejściu zostało to zmienione i książęta otrzymali dostęp do niego w wieku 30 lat. Niektóre z rzeczy, które chciała, aby jej synowie mieli, wywoływały łzy w oczach niektórych ludzi, ponieważ ujawniono, że jej ikoniczna suknia ślubna z 1981 roku została im podarowana, gdy Harry skończył 30 lat. Sam Harry otrzymał też jej pierścionek zaręczynowy, który później podarował swojemu bratu, gdy ten planował oświadczyć się Kate Middleton. I tak jak bardzo kochała swoich synów i myślała o nich, zabezpieczając ich na wypadek swojej śmierci, tak samo Harry i William kochali swoją mamę oraz każdego roku czczą o niej pamięć. A biorąc pod uwagę, że w tym roku skończyłaby równe 60 lat, bracia zamówili pomnik księżnej Wali, który zostanie odsłonięty w Kensington Gardens, gdzie pozostanie na stałe. Ze względu na wytyczne COVID-19 lista gości została ograniczona i zgodnie z Insider obecnymi na odsłonięciu posągu będą jej synowie, książęta William i Harry, a także bliska rodzina Diany, członkowie Komitetu do Spraw Statuły, rzeźbiarz Ian Rank Broadley i projektant ogrodów Pip Morrison. Wyraźnie tutaj niektórzy z Was mogli zauważyć, że brakuje co najmniej kilku osób. Jedną z nich jest królowa i chociaż nie wydano oficjalnego oświadczenia, dlaczego tak się stało, są szanse, że dzieje się tak dla bezpieczeństwa monarchii w świetle pandemii.
Żony księcia Harry'ego Williama będą nieobecne i chociaż Meghan Markle została w Los Angeles z dziećmi, Archiem i nowonarodzoną córką pary Lilibet, która zresztą została nazwana na cześć swojej babci, wielu zastanawiało się, jaki jest powód nieobecności Kate. Niektórzy sugerowali, że może to być spowodowane napięciami między braćmi, ale jak ujawnił wtajemniczony informator, powodem tego jest ograniczona liczba osób, które mogą uczestniczyć w wydarzeniu. Sam książę Karol również będzie nieobecny, ponieważ według źródeł pałacu będzie tego dnia na wycieczce w Szkocji. Anonimowe źródło, które twierdzi, że jest jego przyjacielem, rozmawiało z The Times of London i powiedziało, cytujemy: on rzeczywiście uważa to za strasznie trudne. Te chwile mają potencjał, by ożywić stare rany, a to przywołuje dla niego wspomnienia, te szczęśliwe, jak i bardzo smutne, pełne żalu. Krążą również pogłoski, że nie było zaplanowanego spotkania między dwoma książętami oraz ich ojcem i chociaż wielu miało nadzieję, że ta okazja pomoże załagodzić rozłam w ich stosunkach, może nie mieć to jednak w tym czasie w ogóle miejsca. Powiedzcie ciekawcy, wiedzieliście, że księżna Diana w tak wielu przypadkach spędzała dzień swoich urodzin na innych wydarzeniach i uroczystościach? Czy wiedzieliście, jakie prezenty otrzymywała? Myślicie, że naprawdę podarowała Williamowi tak odważny tort? I jak uważacie, czy jest szansa, by bracia, którzy razem będą celebrować pamięć o mamie, naprawili przy tej okazji swoje relacje? Dajcie znać w komentarzach, ale nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, polubieniu tego odcinka oraz poleceniu go znajomym. Pamiętajcie też, że słyszymy się jutro. Zatem cześć!